Siemano, siemano, siemano. Dzisiaj z rana w samochodzie, ale musimy lecieć. Jest wcześniej rano. Co ty odpierdzielasz, gość złoty? What the fuck? Zatrzymał się na głównej drodze. Gościu jeszcze nie dojechał do skrzyżowania, a on go już przepuszcza. Jeszcze dragi nie zeszły, słuchajcie. Więc... kurde. Trzeba naprawdę uważać, nie? Za wariat. Słuchajcie, dzień dobry. Siemano. Słuchajcie, ja już witam was z rana w samochodzie. Lecimy dzisiaj, kręcimy specjalny odcinek. Zostaliśmy zaproszeni przez kolegę, który ma bardzo szczególne, specjalne miejsce w Londynie. Będziemy pokazywać wam bardzo wiele ciekawych, fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o dekoracje ścienne. Trochę wam zdradzę, zanim pokażę te miejsce. Więc słuchajcie, ja mam kawałek drogi, wyjechałem 5 rano, żeby być na czas, a nawet wcześniej, może jeszcze gdzieś kawę wypiję i tak dalej. Także na bieżąco zrobimy ile się da, skręcimy jakiś fajny odcinek. Miłego oglądania, słuchajcie, do zobaczenia za chwilę. Let's go! Just cruising. As long as you take me there. Just cruising. Somewhere to clear my mind. Just cruising. Just cruising. I'm just cruising. Must say I've had the best day. I'm trying to find an exit, a place to chill, not too hectic. Słuchajcie, jestem już, ile ja jestem? 13 minut od celu, także nie jest źle. Wychodzę na stację benzynową, muszę coś kupić sobie do picia. Rozprostować nogi również. Mówicie, z samego rana, jak tak wsiadacie do samochodu, to... ale daję radę. Ale powiem wam, nie jest źle. Wyjechałem o 5 z minutami. Jest godzina 6.52, ja już jestem w Londynie. Bardzo dużo ludzi dalej podróżuje do Londynu, tutaj zarabia tak naprawdę pieniądze. Ja kiedyś zdecydowałem, że już więcej tego nie zrobię. Ale to nigdy nie wiadomo, słuchajcie. Bo ten czas podróży wcale nie jest jakiś taki tragiczny i zaczyna znowu mnie przyciągać. Wszystko zależy, w jakim rejonie może Londynu byłyby te prace, powiem wam tak. Ale no nic, zabieram to, co muszę i lecimy dalej w trasę, bo chłopacy za chwilę będą na miejscu, więc sobie tam już może gdzieś kawę wypijemy razem. Let's go. Z oczko wytrzemy. Dobra, mam nadzieję, że karta nie zrobi mi psikusa. Także słuchajcie, jak coś, to będę musiał przyjechać jeszcze raz. Jesteśmy przed tym miejscem docelowym, którym miałem się pojawić dzisiaj rano i chłopacy również dotarli, także będzie się działo, słuchajcie. Więcej informacji znajdziecie tutaj pod tym numerem telefonu 02034906465 lub pod mailem i nazwą firmy Color of Ford Estin. Długa nazwa, ale mam nadzieję, że zapamiętacie. Shop online, tak samo strona internetowa. Oczywiście to jest na razie tylko pierwsza nagrywka. Słuchajcie, wejdziemy do środka, bo oni się tam przygotowują nam tablice, na których będziemy mogli robić różne rzeczy. Zobaczcie, samolot. Zajebiście. Rafał, skup się. Więc tutaj mamy już stoliki przygotowane. Mamy różnego rodzaju narzędzia, rękawice. Tam widzicie przez szybę są już robione sample, oni się tym na co dzień zajmują. Teraz chłopacy wrócili z Heathrow, bo mają bardzo duży projekt na Heathrow. Tam trochę nam później opowiedzą. Ale to wszystko w ciągu dnia. Słuchajcie, zrobię takie małe dwa odcinki. Jeden taki krótki na jutro, żeby moi subskrybenci mieli codziennie ten daily vlog, który zazwyczaj jest. Więc ten moment jeszcze będzie i na tym odcinku, i na tym. I kilka highlightsów pojawi się na tym jutrzejszym odcinku, czyli środowym, a reszta, cały pełny odcinek pojawi się na weekendzie, także zapraszam, pamiętajcie o tym. Także czekamy, dopijamy kawę i lecimy z tym. You're the
teraz my właśnie stawili i też właśnie kiedy stawiali z tymi instrumentami, z tymi wszystkimi. My na razie jeszcze w tym roku nie, bo ja mam tyle pomysłów, żeby po prostu przyciągnąć ludzi. Nie to, że będzie to się sprzedawało, bo i takie artystyczne mam te, ale żeby po prostu zwrócić uwagę na siebie, bo na takich targach to o to chodzi, żeby tylko zwrócić, a później to już sobie dalej te. Dokładnie, zostawić. Bo, tak jak tutaj my to zrobili, takie to są najpopularniejsze te wszystkie produkty, takie te. Słuchaj, to jest bardzo ciekawy pomysł na sample. No. One nie stają sobie na tablicach. Tak. No właśnie, bo mieliśmy... I tylko przebierasz takie na przykład tablice tak. W ogóle, bo często w sklepy wchodzisz i tam jest tylko sklep. Z tablicami i na półce coś stoi, nie? A ty użyłeś tej całej przestrzeni do tego, żeby te sample no, zrobić. Dokładnie, no to jest ciekawe. Ale powiem ci, że to mi się przyśniło w ogóle, bo Paweł tutaj zaprosił mnie i mówi tak mamy. W ogóle to mieliśmy zrobić mały remont, wyszło tak, że zrobiliśmy tyle. Chociaż bym wiele rzeczy poprawił, bo widzisz, ale mówię, ja nie jestem te, że widzisz te LEDy, że widać te... Bo one może nie powinny leżeć na tamtej tak, ścianie, tylko na podspodzie. Tak, też później słyszałem, że widać trochę te... No ale to było takie pierwsze nasze i tylko mówiłem, Boże, żeby klient kiedyś nie przyszedł i nie powiedział. Ale to nie jest problem, bo może zawsze ramkę dodać do tych profili. A, tak? Rozumiesz? Tak. Że no. Nic nie zmienisz do tego, co zrobiłeś, nie zepsujesz, tylko dodaj po prostu trima dookoła, który będzie lekko wyższy, tak? I on zasłoni tego LEDa, ale dalej zostawi światło. No. Czarnego na przykład. No tutaj ten, bo tyle... Nie dawałeś żadnych narożników, nie? Nie. Zobaczcie, to wam jeszcze chcę pokazać. To już były tu zrobione. To jest stuk. Czyli tak zwany Polish Plaster, ale to, tylko w niebieskim kolorze. Tak, metalowe, tylko jak chodzi o stuka, to ja ci muszę wyjaśnić metodę nakładania, jak się kładzie stuka, bo jak robisz trawertyny czy coś, możesz użyć twitchera. Plasterujesz stuk ocieplany i tam będziemy trzymać jeszcze więcej materiału. Teraz po prostu tego nie braliśmy tak dużo, bo ten porcelan nie jest tutaj tak znany. I my musimy budować jakby markę teraz, bo tu jest dużo. Nova Color, Imperia Italian, Armacode i oni są tu Anglii. Wiesz, Armacode to jest angielska firma, to oni wszyscy tutaj ich znają. A to jak to wyszlifować w tych samych narożnikach, wiesz? No to będzie wygładzić. To plastikiem wygładzić, zaraz ci przyniosę. Dobra, słuchajcie, ja sobie jeszcze czekam tu. Cały czas przeglądam różne sample, które stoją obok mnie. Także powiem wam tak. Musicie koniecznie przyjechać tutaj na miejsce i przejrzeć, posiedzieć chwilę tak na spokojnie, w spokoju. Tutaj jest zazwyczaj kanapa, gdzie ja siedzę obok, zamiast tych stolików. Więc możecie poświęcić sobie czas, wychillować, wypić kawę i pooglądać sobie te sample na spokojnie. Wtedy zobaczycie po 5 minutach nagle coś, czego nie widzieliście wcześniej, zobaczcie. Także ja się skupiłem ogólnie na tych dekoracjach, które są na samym przodzie, ale z minuty na minutę widzę coraz więcej. Nie wiem, czy dnia starczy na to wszystko, nie? Zobaczcie, że koniecznie musicie tu przyjechać. Daleko nie jest, jest to na Richmond, także wszyscy mamy po drodze. Ja wam jeszcze tak jeszcze raz pokażę, bo już jesteśmy prawie gotowi do tego, żeby zacząć tutaj pracę. Oczywiście dla wszystkich zainteresowanych adres 44 White Hart Lane, London SW13 0PZ, numer telefonu pod spodem, także wiecie gdzie szukać. I znowu, z powrotem to... A te blichowy drukarz, czy tamtego to jakiś specjalny środek jest później do czyszczenia? Nie, normalnie wodą to czyścisz i w ogóle to są nowe ogólnie. No. I tak przeczyścimy zaraz te dane przyjęcie. To czyścisz 400 albo 600. Poranta? Tak, poranta, bo na przykład jak robisz stuka, to każda rysa taka, jak nie przeszlifujesz, to może ci zostać jak na plastrze. Dlatego 1000 albo 400 zawsze szlifuję, żeby to było lepiej. Ja też jeszcze, wiesz co, zawsze biorę tak, że ja wyginam trochę ten. Żeby bo jak na przykład będziemy robić tą, ten, to musisz tak przykleić ją. Aha. Jak już ona się cała przykleja, to wiesz. I musisz odciągnąć zaraz. Nie zerwiesz cały produkt. Dlatego też czasami sobie robię te. W ogóle ktoś, kto pomyślał, żeby zaokrąglić te pace, to już był patenciarz. Bo kiedyś pace wszystkie były na ostro. Bo uderzają. Tak. Trafy z takim, wiesz, tu masz takie szpice. Ogólnie w ogóle to. Ale też z takim jakby szpicem, wiesz. Im się podobno lepiej tym nabłyszcza, nie? Ja ci powiem, że ja jestem tak nauczony, że jakiej paski mi nie dasz, to ja teraz zrobię dobrze. Nawet taką najtańszą kupowałem, tylko rączki się łamią za szybko, bo jak napierasz po 100 metrów.
Uciaty jakby czy, tym. Czy to jest jakiś taki kwarcowy? Tak, kwarcowy, tak. Ale mam jeszcze z większym kwarcem. Mhm. Przeważnie czyli jakby bardziej taki ziarnisty. Tak. Czyli teraz mamy tutaj położony podkład. Dokładnie. Kwarcowy. Przyniosę materiały, żeby było nam lepiej. Albo jakoś tak. Zaraz się dowiemy. Tak czy siak, te płyty były przygotowane dzień wcześniej, bo normalnie kurs trwa 2 dni minimum. Ale my mamy trochę eksternistyczny, przyspieszony. Ale my jesteśmy tak mądrzy. Tak, jesteśmy bardzo dokładni. Więc raz, że nie będziemy w normalnych godzinach, tylko będziemy mieli więcej godzin. I zobaczymy, od czego my tu dzisiaj zaczniemy. Płyty już mamy, narzędzia mamy, mamy szpachelkę, mamy jakąś pacę bardzo fajną. On pokaże. Paca jest z zaokrąglonymi rogami. Ja nie wiem, czemu wszyscy mądrze prawie. Dosyć miękka, także zaraz będziemy ją sprawdzać. Łatwiej było go nałożyć, bo on jak leży, to za chwilę twardnieje jakby. A co to jest? To jest trawertyn. Trawertyn. Tak, masz wszystko opisane. Calce białko, to jest calce marmorino. Masz kilka materiałów, z którego możesz to tak naprawdę zrobić. Mhm. Trawertyn, marmorino. My tutaj robimy z marmorino, bo jest po prostu łatwe w aplikacji. Dobra. Dobra, i teraz po prostu możecie sobie nakładać dość grubiej. Mhm. Po całości? Po całej płycie? Po całości, tak, nie wiem, nawet więcej nakładajcie. Możecie te materiały sobie całe zużyć, żeby wam chcę. Na bogato? Tak, no żeby ten wzór po prostu... No, zobaczymy, ile tego jest. A można po prostu... Ale odpowietrzyć to tak jakby, tak? Możecie to, żeby te glutki lekko tak przewte. Można przegłaskać jeszcze raz. Tak, dokładnie. Technika nakładania jest jakaś? Obojenia, żeby po prostu było w miarę. Jakiś syf tutaj wpadł. W miarę. Wiesz co, też się do końca nie będziesz musiał tym przejmować akurat. Tutaj jest tak, że... Czy to jest ok, czy jest coś za cienko? Nie, mi się wydaje, że jest bardzo dobrze. Żeby było w miarę równomiernie nałożone. No dobra, coś tu jest. Teraz, co, ważne, żeby ten tak, jak chcę, grunt ja... najpierw był zrobiony, tak czy siak, po taką maskę. Tak, no, żeby to było przetrzyte. Okej. Okay. Więc jak chcesz, to sobie możesz do końca, jak ubrudzisz, to później ze skrobiemy, nie ma problemu. Nie, czy bo... jak chcesz, to tak sobie. Tak, bo my tak. Czasami obklejamy tak taśmę, ale ja często obklejam do brzegu. Ja zostawię to tak, żeby dobra. Widzieć, co się dzieje dookoła. Dobra, ja chcę nałożyć cienie. Dobra. Ja ten materiał przeważnie nakładam ja najszybciej w miarę równomiernie. No i teraz na przykład jak wyczyści sobie, ja nie będzie opóźnił nawet ścieżki. Tutaj położyłem. Tak, możesz to z powrotem wrzucić, nie ma problemu. Nie, baby. Dobra, mamy. Gdzie ten nadmiar? To normalnie z powrotem tam. Taki test teraz. Czy są ludzie, którzy nie umieją nałożyć w ogóle pacą? Co? Są taki ludzie, którzy przykład... co pierwszy raz w ogóle robią. Aha. Albo są ludzie, ja po prostu spotkałem się w taki sposób, że nie wszyscy kładli wszystkie dekoracje. Na przykład jeden kładł tylko pierwszy, drugi kot, ale finiszu styka nie robi. Już jest pięknie, proszę pana. Tak, tutaj się nie musisz przejmować, bo zaraz sobie popsujesz. Chyba, że od razu sobie możesz wyczyścić wilgotną paską. I właśnie teraz chodzi o to, że przytrzymać sobie palcem. Teraz wzór. A, rozumiem. No, rozumiem. Tylko dlatego... Ale nie odrywać, tylko po prostu przeciągnąć. Tak, i dlatego trzeba zrobić bardziej tą paskę, żeby ci się nie przykleiło. Dobra, to jest fajna metoda. No. Tak, i po prostu... Kładziesz i przeciągasz. Tak, ja po prostu tak robię. Dlatego trzeba trochę więcej materiału, no ale nie musisz tak naprawdę bardzo tego dotykać, bo to wystarczy... Lekko. Tak, lekko, albo nawet podnieść sobie tak. Dobra, ja już to robię. I możesz sobie... Jaki tam stronę chcesz? To musi być wzdłuższy, może być też tak szerszy. Wiesz co, ja zawsze to tak preferuję. Zawsze na oko lepiej to wygląda, ale jak zrobisz sobie, wiesz. Czyli w zależności jak sobie pociągniesz, tak. Bo możesz to linię robić, a możesz robić coś innego, nie? Dokładnie. Widzisz, możesz bardziej tak jak... Tak. Jak masz za dużo,
Jak masz więcej, to też no, inna struktura nagle tak, powstanie. Może być. I co, cały czas kontynuować to? Nie, czy tak, zostawiłeś, tak, jak to zostawiłeś. O, przypły. No, więc co, niedługo pomyślimy to troszeczkę jest okay, inaczej. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tak, teraz mamy to. Uciekło. Używamy aha, tego i teraz robisz to wzór sobie. Czekaj pan, pokaż to pan. Ja na przykład robię o, widzisz? I co, wszędzie czy tam gdzie nie, chcesz po prostu? Nie, widzisz tak jak docelowo masz, po prostu w innym miejscu. Później aha, jak będziemy prasować, to będzie się inny wzór robić. Rozumiem. I też inaczej go. Rozumiem. Czyli teraz tworzysz formę. Tak, tworzysz jakiś sobie po prostu wzór. Troszkę więcej. Świetnie, to przemka jak w ogóle grubo to wyszło, nie? No też, ale nie ma problemu, tylko będzie po prostu mu dłużej słoń. Mhm. Ale też się właśnie dobrze robi. Tak jakby głębsza forma powstaje. Super. Ale jeśli widzisz, że takie to coś można jest, dołożyć, tak, bo to się włączy. Bo to jest taki jakby, wiesz, widzisz, ja sobie dokładam. Jeszcze można dołożyć. Tak, tak cały czas możesz dołożyć. I teraz czekamy jak tak z 3/4 ten produkt przyschnie. Dawaj, to zaraz sobie weźmiemy. Ja spróbuj, zrób sobie stworzy wzór jaki chcesz. Czyli boska na przykład jest, robią całą ścianę, lepiej być na przykład we dwóch, czy... Możesz... To po prostu trzeba... Słuchajcie, po prostu... oczywiście zaznaczam, pełen kurs, to musicie być tutaj na miejscu i wtedy dokładnie usłyszycie wszystkie detale, które cały czas nam na bieżąco kolega opowiada, bo on jest normalnie pełen wiedzy, on nie zatrzymuje się. Cały czas mówi. Wyłapać te wszystkie najważniejsze momenty, to też jest ciężko. Zrobiliśmy pierwszego sampla, teraz będziemy robić drugiego sampla. Zaraz będziemy robić jakiś beton. Będziesz mógł zrobić takie coś z tego. Także słuchajcie, super sprawa. Zaczęliśmy od produktu, który jest tutaj, nazywa się to Traver... Jak się nazywa ten produkt? Travertyn? Egipski. To jest polska wersja, aha, nie wiem jak angielska, ale travertyn to jest. Także postaramy się zrobić coś bardzo podobnego, jak nam się bardzo uda, nie wiem. A teraz bierzemy się za to. Taśmą. No. Gdzie w taśmę kleisz, tak? Tak. Nie wiem, czy całość, tak. Czy pół, i gdzie przyłożysz na tej ścianie? Ja czasami sobie tnę, to jest jeszcze jeden sposób, czego używają. Kiedy ja używałem, jak tego nie było, czego można używać? No, wałków z Polski pewnie. No też, ale jeszcze jest firanek. Firanek. Ja mówię, tylko że firanka taka zamiękła. Haftów jakiś, takich wiesz, tych serwetek ze stołu. Ale to wiesz, jak jedna osoba ci przytrzyma... To jest pomysł, słuchajcie. Pokażę wam coś gotowego właśnie takiego. Dobry wzór właśnie firankę. No to wezmę, podniosę, będzie lepiej widać. Tutaj ciężko ogólnie firanki, bo tutaj nie wiszą. Oczywiście to jak ułożycie tego typu rzeczy, to już jest wasza fantazja, jak dobierzecie kolory tak, również, tak, no ale efekt jest wow. Tej marty robione, też wam jak to nazywam, bo niektórzy jak biorą na wiecie, to ci tak, tak, wszystko zetrą. Na szkło takie. Nie? Pamiętam, zrobiłem kiedyś tak szary gips na balkonie jeszcze w Polsce, na gładko, to farba się tego nie chciała trzymać. No, tak, no. Za gładko tak, było. Tak jak plaster za gładko no, ci wezmą, to też, bo plaster czasami jak styka. Tak. Też, zdarza się. Widzisz, patrz, moim zdaniem już masz za dużo trochę materiału. O. No. To jaka grubość jest ziarna mniej więcej? Na gruby. Mogę na chwilkę ci pokazać, jak? Tylko na jakąś? Nawet całość możesz, tak. Aha, tylko to już jest tylko na... chodziło mi, bo niektórzy jak mówisz na wycisk, to oni tak robią. Tak. A to już taki finałowy kołk jest, nie? Tak, to po prostu, później to się dzieje tak. Ja po prostu bardziej płasko trzymam wycisk. Okej. Bo to musimy ten... Będziemy mówić o takiej ścianie jako wzór. No to byś nałożył na raz i ona już prawie jest ten. Wiesz jak sprawdzasz po prostu czy jest ok? Przejeżdżasz palcami, jak ci nie zostawia śladów, to znaczy, że możesz już nakładać. Tak, super. Lub po prostu jak widzisz, że ci nie świeci. Tak jak tutaj podświetło. Pewnie za mało. Uzupełnię. Jakby nie zależy mi na tym, żeby całą tą tablicę teraz wyjąć. Nie musisz właśnie. Chcę zobaczyć. Ja czasami robię właśnie to krawędzi tak, nie tak jak niektórzy, bo też
Każdy ma na przykład problem, że on dociska jedną paczkę bardziej. I przy takich grawędziach, jak później robisz przy narożnikach, to zbiera za bardzo materiał. A tak to zawsze może się nauczyć. Czyli co, to jest mniej więcej ok, tak? Tak. Dokładnie. Dobra, super. To co teraz? Teraz zostawiamy to do skinięcia? Tak, Damian zaraz to weźmie. Damian sprawdza. I co, i z powrotem ciepła woda i to można. Tak, tak. Tak i coś? Tak. No nie, no pięknie, chłopie. Ty to żeś wygłaskał ładnie. Ja miałem kiedyś taką akcję, że miałem właśnie zrobić konkret. No i zrobiłem po prostu taki base coat i klientka przychodzi i mówi: wow, ale super. Ja się tak patrzę. No to będzie lepiej Damianowi, no. Damian. Mhm. Mamy, zobacz, ile kolorów tutaj jest tego od groma. To jest pokazywałeś przed chwilą katalog też, tak, nie? Tak, ale tutaj właśnie to, aha, jest to, co teraz też będziemy używać. I jaki to jest rodzaj produktu? To jest malarskie. Ja to nazywam dekoracja malarska, bo to może, że albo trochę... Tutaj mamy coś takiego właśnie. Tak, dokładnie. Tutaj jest tak jakby a la melarz. Super. I... Tak, malarski. I później ale robimy słów, taki wzór. Nie? Tak, dlatego widzisz. I od razu to teraz robisz. Tak, właśnie, tylko robisz właśnie, nie nakładasz za cienko, bo wtedy nic nie zrobisz. No tak, i zostanie ten nakłada, podkład. Ja nakładam na przykład, ja sobie to zawsze robię na dwa razy. Niektórzy na raz, że robię sobie grubiej, zostawiam sobie taki po prostu melarz. Ale to już wygląda dobrze. Tak, no bo to już dobrze wygląda. Niektórzy robią też, wiesz, na przykład w tą stronę, mm-hmm, albo w tą robimy. Mm-hmm. Albo pokażę wam, połączyłem, że pół ściany zrobiłem tak w środek w tą, a dwie boczne melanż zrobiłem, aha, też fajnie wyglądało. Ale ja osobiście i tak będę uczył zawsze. I jaki jest czas schnięcia tego produktu? To dosyć szybko schnie ogólnie. Zaraz. Czy jeszcze coś na to później nakładasz? Czy... Ja na przykład robię teraz taki grubszy melanż, czekam jak to wyschnie i później już nakładam na wycisk i już na wycisk robię, aha, żeby było na przykład gładsze w dotyku. Nie? Rozumiem. Ale taki też można wziąć. No ale podstawa to jest nie to tylko, że pomalowana ściana, tylko prosta ściana, nie? Tak, prosta, no bo czasami wiesz, jak masz krzywą, to górki ci się robią. Ja ci tam pokażę, na przykład łączenie jest gipsu, mhm, i na przykład tutaj masz fajne te, a tutaj cienki taki ten i ci się odznacza. No tak. Dlatego na przykład czasami nie dasz rady tam. Czyli te wszystkie etapy czasami są bardzo ważne, nie tylko już samo nałożenie ostatniego kołta tej farby. To wtedy robisz, na przykład w ten sposób próbujesz, nałożysz, bo jest mniejsza powierzchnia, albo bierzesz inną paczkę, która już jest tak wyrobiona, że tylko samym środkiem, aha, jedzie. Albo masz jeszcze takie malutkie paczki, co robisz, takim małym. Rozumiem. No i trzeba znaleźć odpowiednią technikę, tak, wtedy, nie? Tak. Tu chodzi po prostu, jak możesz uzyskać efekt z produktu. Potrzymać ci, czy... No, możesz. Ukradnę ci trochę za pracę. Zobacz, ile tego jest. To z proszę litra, ile sobie tego zrobił. Nie, tego to nie... Dobrze? To jest dużo za dużo. Ale to jest tak nałożyć? Tak, czy od razu... Wiesz co, jak robisz sample, to możesz nałożyć. Spodobała mi się ta konsystencja. Tak, nałożyć. Ja robię od razu, jak robię dużą ścianę, to robię kawał metr, tyle ile sięgam, robię od razu melanż, to robię znowu po prostu ten. Nakładam i znowu robię ten melanż. Piasek. Bo wiesz, czasami może jak dużą ścianę nie dasz rady, to ci przyschnie i wtedy nie zrobisz już tego wzoru. No. Czy ja samą tablicę muszę nakładać? Nie. Znowu. Nie, jak uważasz, to jest twój sample. Ja wiem. Nikt ci go nie zabierze wtedy, nie, bo będzie wiadomo, tak jestem ciekawy tego, wiesz, efektu, żeby było widać ten podkład jeszcze, nie? Tak, no bo niektórzy też robią, że na przykład tylko cienko kładą, żeby przebijał akurat ten kolor. Na przykład też możesz robić, zaraz ci pokażę, z innej firmy jak robią. To ja sobie tak zostawię, bo tamte zrobiłem na cało. Dobra, tu chyba papier zerwałem. Tak, i możesz, nie przejmuj się tym, no nowe wam placki dałem, bo chciałem. Dobra, niech tak będzie. A to ty sobie tak chcesz zostawić, czy zrobi ten melanż? Dobra. Tak chcę, właśnie jestem ciekawy tego, jak to się tutaj połączy, wiesz? Tak, gdyby ktoś, tak, wiesz, melanż, przyszłościowo, gdyby ktoś spieprzył na przykład. Aha, to nie, tu ogólnie dobrze robisz. Ta czapy dobrze się na tym robi, aha, ale na ciemnych kolorach, pokażę też wam kiedyś zdjęcie później, bo to sobie musiał znaleźć, mieliśmy sytuację, gdzie pęknięcie wyszło. Aha. I na przykład ktoś nie umie... I wtedy mówisz tak? Tak, melasz po prostu, no na przykład tak jak właśnie zrobimy drugi ten cienki kolor, jeśli będziecie chcieli, mhm, to wtedy to już jest bardziej gładkie i jeszcze ten wzór wychodzi jakby.
Ale to musi cały. Ja wam teraz przyniosę prawie... Tak specjalnie ruszam, żebyście zobaczyli, jak to się fajnie właśnie mieni. Tak, jak coś, że ja wam... robi robotę. Zerwie. Wróciliśmy do tablicy numer 1. Słuchajcie, to nam podeschło. Czyli jest, jakiś czas ją przy... tak, tak, jakiś jest dotykalne. I teraz, tak jak tutaj właśnie Przemek robi na płasko. Prasuje to się. Prasuje, tak? Tak. Teraz ze stolikiem tam pójdziesz. Za dużo siły. Tak, jak masz trochę za suche, to możesz lekko po prostu sobie przykładzić. Możesz też ewentualnie spsikać to? Tak, ewentualnie? Tak, tak, dokładnie. Jak chcesz, to mogę też psikać. Nie, 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 jest okej, okay, tylko tak. Ale widać, że już właśnie wygładził ten. Tak, właśnie wygładził. Tak jak na przykład tutaj kolega robi, jak można nie? Piotrek. Piotrek, to widzisz, właśnie musisz dlatego robić w jedną linię, żeby sobie tego wzoru nie popsuć. No to jest, widzę, no. Nawet widzisz, dlaczego ja nie lubię, jak to trochę przysycha za bardzo, bo ciężko jest kontrolować, jak to przysycha. Ale o, Piotrek też. Patrz, jak mogę na chwilkę jeszcze, tak. Jak jest ci ciężko już naprawdę, to już po prostu przykład sobie, tak, już w tą stronę sobie przykład. Możesz to ściągnąć mocno. Tak, widzisz, bo chodzi o to, żeby ten i teraz po prostu już tylko sobie nie, no super. Dorobić ten. Wszystko zależy od tego, jak to sobie tą strukturę tam ułożysz. Tak, wcześniej, tak. Nie? Dokładnie. I później z kolorami będziemy robić. To będziemy po prostu... Dalej dążymy do efektu tutaj, tak, travertyn. Że takie coś będziemy robić. Aha. Koloru... Przy tym już jak to teraz jest wyschnięte, to ja nawet się nie boję tutaj więcej wody dać, wiesz? Tak, no bo czy... Nie ma z tym problemu jakby, nie? Czyli... Nie no, efekt jest boski. Podoba mi się to bardzo. Zobaczymy jak. Zobaczcie. Dobra, to jest, ale fajnie to wygląda, naprawdę. No czasami ludzie wystawiają tylko same takie. Jak wszedłem tutaj, to mówię, wrócę do domu z tym materiałem tam. Nie? A na koniec dnia nie wiem, co od ciebie wezmę, powiem ci szczerze. Nie, nie mamy czasu wszystkich zrobić. Nie, no fajnie to wygląda. Bo niektóre, tak jak ten krokodyl, czy coś długo schnie. Więc nie da, a nie możesz go przygotować. Ja rozumiem. Zrobić za szybko, bo zaczyna pękać. Rozumiem. Ale wszystkim dostęp do wszystkich filmików dostajecie. Ale to też, jest jakiś tam szablon, że to takie nie, to robisz wałkiem krokodyl. Aha. Po prostu. Aha. Tylko robisz taki, tak samo ten makaron nazywam. Ten makaron robisz tym. To? Tak, tym robisz. Ja później biorę, wiesz co robiłem, te czerwone? Perle. Aha. Czyli po prostu sobie robiłem na przykład tym... Czyli mieszać produkty tak, można. Dokładnie. Nie mam z tym problemu. Chcecie to urozmaicić, to tylko wasza fantazja was tutaj blokuje. Dokładnie, tylko fantazja. Czyli jaka fantazja to jest... Na przykład... Nie wiem. Czyli ta sama baza, parcowa... Praktycznie tak. I co teraz? Zaczynamy? Tak. Teraz zaczynamy, jeśli powiem, drapany, czyli ten. Aha. Ale to jest bardziej gładkie, nie? Mi się wydaje, tak? Inny materiał. Zaraz, czyli inny to też, raczej inny materiał i inna technika jakby zakładania. Taka struktura, za każdym razem coś innego wychodzi normalnie. Ciekawe to. Dokładnie, dobra, to zaraz, to już mamy nic. Damian! To jeszcze nie jest koniec, to jest tylko pierwszy kołd. Słuchajcie. Wiadomo, my się tu uczymy, my się zapoznajemy z produktami, głaskać będziemy to, później nakładać jeszcze kolory, także sporo jeszcze rzeczy przed nami, aby zrobić efekt wow, nie? Więc czekamy, to musi podesnąć, już kilka tablic mamy gotowych, tam one stoją, czekają, także kilka prac już mamy praktycznie przygotowanych. Dużo też zostało przygotowanych przed nami, bo płyty były przygotowane, zaprimerowane, czyli tym kwarcowym gruntem zrobione, także wiecie, to musi być wszystko po kolei. To jest nawet przyjemne, muszę powiedzieć. Takie bawienie się w tej zaprawie. Mojemu synowi by się to spodobało. No teraz moja mama przyjeżdża i adoptowała po prostu córkę. Ja sobie takie bawienie, z którego jej było na tego od takiego bąbla. I też przyjeżdżałem do mnie, to nagiwe takie szkolenie. Ja biorę i tą dziewczynkę i... Ale... Musiał poprosić jakiegoś kolegę, żeby to zrobił. Ja kamerę trzymam, zajęty jestem. Ja też dodaję, ja potrzebuję. No, kurde, przecież ty to zrobisz. Mogę to zrobić. Chciałem zobaczyć cię, specjalistę w akcji. Nie, to na dużych ścianach. No dobra, to jest cienko teraz, tak?
tak, to już tak nawet nie wiem, czy zrobię. Wystarczy? Tak, wystarczy. No, sorry. Patrz, schowałem. Damiano! To jeszcze zostało i później wracamy. Nie, dojdę. Czy jeszcze bardziej? Nie, dobrze, właśnie ty super to zrobiłeś, właśnie też. Na ten poczekamy, jak to trochę przyschnie i zaraz założymy sobie już następny te. Cieńszy, grubiej? Na wycisk praktycznie. To jest taki podkład robimy, bo jak będziemy teraz nakładać drugą warstwę i robić wzór, to jak będziemy przykładać ten wzór, to żeby on miał gdzie się wcisnąć, czyli wiesz. Dużo za dużo towaru. Faktycznie, on jest bardzo wydajny. No, bardzo są wydajne te materiały. To też musi schnąć teraz? Tak, trzy czwarte musi być. Zajmiemy się po prostu już tymi pierwszymi. Proszę. Znaczy, mamy. Jeszcze nam zostały dwie. Nabrałem towaru tyle i na, jak na trzy takie tablice, także tak to mniej więcej jest zaciągnięte na pierwszy raz. Że jak nakładacie, to możecie nałożyć, nie musicie wypełniać tak jakby całości, gdzie nigdzie zostawić po prostu sobie taką lukę. Aha. Bo to jak cement wychodzi, później trochę przykleimy packę po odciągany materiał i jak są zbyt małe dziury dla was, to też możemy wziąć sobie tą wycieraczkę, co robiliśmy trawertyn, gdzieś ona jest. Tak. I jeszcze nią dopukać sobie. I zobaczycie na filmikach, tam, które tam później sobie zobaczycie, na przykład gościu robi tylko ten i samą szczotką. Aha. Nie robi tak packą. To po prostu musi taki jakby efekt naturalny wyglądać w betonu. Dobra. Tak, tylko weźcie sobie ze strukcji, zakładajcie na grubość ziarna. Na grubość ziarna, jeszcze raz. Dobra. Zobaczycie. Grubsze to, nie? Tak. Na grubość ma ten i widzisz, możesz na przykład zostawić takie, że materiał gdzieś zanieść, tu i to taki kwadracik na przykład zostawi, o, albo tak jak tu se zostawiłeś, tak jak tu, że to musi jak a la konkret. Nie musi być całe wypełnione. Tak. Wiesz, jak będziesz chciał całe, też możesz całe, to tutaj należy od ciebie, ale chodzi o to, żebyś sobie zrobił wzór właśnie betonu jakiegoś. Czyli może być różnie, grubiej, chudziej, tak. Czy to musi być na płasko zrobione? Nie, możesz pracować się po prostu materialnie, jak uważasz. Jeśli uważasz, że taka koncepcja... I co, na przykład taki jakiś dust można było zostawić spokojnie? Wiesz co, ja tak? Na przykład to przygładzam, bo później weźmiemy i założymy na to jeszcze przecierkę taką. Aha, rozumiem. Super to wygląda. Chcesz coś poprawić, Mejczyk? Nie, wiesz, jak tobie się podoba. Mi się podoba. Ja tylko po prostu zawsze serafty robię do końca. A, dobra. Dobra, słuchajcie, mała przerwa, idziemy coś wszamać. Pamiętajcie, Color of the Destiny. Of Destiny. No, dokładnie, dobrze powiedziałem. Więc jeszcze nie zrobiliśmy żadnego wywiadu tutaj z kolegą, ale to przyjdzie na to pora, bo on po prostu chce nam wszystko sprzedać jak najwięcej, żeby wszystko wyschło, żebyśmy zdążyli, tak? Tak, dokładnie. Ale to staniemy sobie tam później ładnie przed deklaracjami i nam opowiesz, jak się zaczęła twoja historia. Kiedy pierwszy raz uciekłeś z domu? Akurat nigdy nie uciekłem, na robotę. Także pogadamy sobie jeszcze, idziemy coś wszamać, let's go. Bo jak zobaczycie, jak to teraz wygląda, a jak zaczynamy to zacierać, to wychodzi całkowicie bo to inaczej. Jeszcze miękkie jest, nie? Tak, jeszcze miękkie. Tutaj jest dosyć sporo u siebie. Przepraszam. Robi ten efekt. Tak. Po prostu trzeba po prostu przykładzić bardziej i jeszcze zostawić niestety, bo tak. Jest za jeszcze miękkie, nie? Tak. Dobra. No u Przemka tutaj chyba tak, lepiej zachodzi. Bo Piotrka, on tak. Lepiej wyczuwa materiał. Niech pan, że wie ile tam zawodzasz wtedy. Widzisz, też wychodzi taki konkret już troszeczkę inny. To jest taka najszybsza wersja konkretu i
No upiorza to samo jest. Tak, tak. Tego, tak? Czyli tak, położny, no. Ogólnie wiele dekoracji... Też takie miękkie masz te, jeszcze trochę? Co? Jeszcze trochę? Tak, ale wiesz, nie dociskam tak nie wiadomo jak mocno. A u ciebie jest po prostu dużo materiału za grubo, i no. Trzeba... Nie jest może za grubo, tylko trzeba dłużej czekać. Dobra. Po prostu nie dociskam tak gdzieś za mocno. I możesz w różne strony to zrobić sobie. Ogólnie zauważyć, wiele dekoracji nie jest tak naprawdę ciężki. No nie, no tylko... Tak, i poczekamy chwilę jak... Czas schnięcia i poznasz ten materiał... Zarobiste. Super, nie? No. Możemy odstawić tutaj. Już nie wiem, którą tablicę żeśmy zrobili, ale to tylko majster wie. Ogólnie jest 9 tablic, powiem wam szczerze, że jakby nie moja ściąga, to sam bym się pogubił. W ogóle przyjdzie ten moment na to, żeby on trochę opowiedział o sobie, nie? Bo tak robimy, pokazujemy, nie robimy, wiem, robimy. Zaraz stanie, tutaj będziemy miał ten. Możemy o, teraz ten przykładzić, który wiem, który to jest... To jest moje. Aha, to jest moje. To jest moje, bo ja nie wykańczyłem nic dookoła. Pamiętam te dwie środku kropki. Dobra. Thank you very much. To mi się bardzo podoba ogólnie też. Ej, zobacz, to jest tak jakby drugi. To jest drugi typ konkretu. Bo ten materiał jest większy, nie? Tak, tak. Inny materiał, ten jest dużo po prostu dużo grubszy. Też wilgotność. Ogólnie no i super. Z tej forsy robimy to teraz gładkie. Dobra, to teraz robimy kolejny, ale ten będzie łatwiejszy. No, tak jak tutaj, o, tak jak masz tutaj, to jest super. Czy w ogóle da się to bałkiem na przykład rozłożyć? Czy... Tak, to znaczy nie każdy materiał, ale zaraz zobaczysz. Ale są takie bałki, wiesz, do zaprawy, nie? Tak, my kiedyś robiliśmy bałkiem, ale nie da się wszystkich tak zrobić. Na przykład to, wiesz czym to robią? Gąbką na przykład. Aha. Taką paczkę z gąbkową, tylko jak ty masz całą ścianę zrobić i tak walić gąbką. Czy myślę bardziej o nałożeniu struktury, że nie patrzą? Tak, to ja wymyśliłem po prostu, to ja wymyśliłem po prostu, że bałkiem. Aha. I zobacz. Jest taki wałek więciutek i z gąbką, nie? Widzisz, tak. Robisz raz w to i rozprowadzasz go, możesz sobie robić. I później na przykład robisz w drugą stronę. Bosko. Tak, i teraz na przykład w drugą stronę robisz, poczekamy chwilę, tak, żeby to rozprowadzić. Nawet w tą stronę możesz, na krzyżowo nawet to robić. I co, i zostawiamy to, tak? Tak, na razie zostawimy, poczekamy chwilę jak podeschnie jeszcze raz, że aż ta struktura się zrobi idealnie, prawie wszędzie jednolita. Aha. I będziemy paczką przygładzać. Dobra. Tylko tylko nakładasz. Wyjaśnisz, co ty tu właśnie teraz robisz? Tak, nakładasz po prostu materiał. Trzeba starać się nałożyć, wiesz. Czyli co, najpierw środka z krótkim włosem chyba, tak? Tak, albo są takie pętle, że są bez tego. Aha. No właśnie, chciałem się zapytać, takie krótkie. Tak, czy to są tylko, te, że po prostu... Ale one są chyba też cieńsze, co? I mogą być szersze nawet. Cieńsze, ale powiem ci, że to nie robi różnicy, bo jest tak samo. Mi nawet powiem ci, że tym się lepiej nakłada, bo on ci więcej materiału nałoży. Dobra, i na przykład możesz sobie nałożyć całe. Więc co później rozcierasz to w trakcie czekasz aplikacji. Czekasz w pewnym momencie, jak to już zaczyna pocychać i sam zaczynasz układać. Czyli układasz ten piasek jakby. Dokładnie. Dobra, to akurat to znam. Mam firmę, którą używałem. Tak, możesz ten, ja ci pokażę właśnie, albo chłopaków, żeby sobie zobaczyli mniej więcej. Mam takie trzy kolory w domu. Jeden ciemny, właśnie w korytarzu. I dwa jasne w kuchni, tak. Powiem wam, robią efekt wow. No, i łatwo je też je naprawić. Tak, dokładnie. Nie, że ja nawet jak otarcie było od krzesła, słuchajcie. Nie, to tylko ekran z kasy. Jak było otarcie od krzesła na przykład i przed przyjazdem moich teściów do domu, wiesz, święta, tu latasz po domu, to ja wziąłem pędzel, dokładnie, i zgubiłem to, nie? Także inaczej, jak jest cała ściana malowana jednolicie na przykład wałkiem, no to takie touch to widać od razu, a przy takiej nieregularnej formie łatwiej ci to naprawić. Czasami dwa kolory można nawet i robić. Nie trzeba malować całej ściany wtedy, wiesz. Kolorów to jest od groma, jak widać. No i trzeba to zostawić do przyschnięcia? Tak. Delikatnego przyschnięcia. Trzeba właśnie kontrolować. Dlatego jest dobrze, że każdy po kolei zrobi i znowu się zamienimy cię pędzle. I za chwilę ten piasek będzie się sam formował, on się będzie zlepiał do kupy, wiesz. Super. Dzień dobry, mamo. Pracuję. No, za
Teraz będzie ta wiadomość, nowy dom. Fara, o, to dobrze, akurat mieszkanie wyremontowane. Ja zawsze do Polski przyjeżdżam, to wszyscy do mnie mówią. No to kiedy ta ściana ze stekami, kiedy to? A kuchnię byś mi zrobił? To już miałem takie propozycje. Przyjedziesz na 2 tygodnie i kuchnię mi zrobisz. Za darmo. Dobra, słuchajcie, mamy prawie skończoną dekorację. I ogólnie jeszcze jest kilka ziar, bo mamy Sahara, jest imprezja, to jest drobniejsze ziarno. Trzeba się tych pędzli pozbyć, ale to za chwilę będzie ogarnięte. O. Jeszcze tak tego na chwilę, jak się dopędzujesz? Na sekundę go. Super, dzięki. Bosko. Bosko, dzięki. To nie przeszkadza, nie? Nie, bo jak jest za gorąco, czy coś, to czy za zimno. Zobaczcie, jaki piękny sample. I na przykład chcę wyobrazić, że robisz sobie te panele gipsowe w tym. Nie, no boję, bajer, bajer, bajer. Teraz produkcja. Nie, to teraz właśnie. A moczyłeś pacę? Nie, na razie lepiej nie moc, bo jak zamoczysz, to będzie te. Bo ja ci mogę ci pokazać, jak to chyba. Nawet, a też dobrze słabiesz. Ale może być cukrze. Nie wyjście. Aha, dobra. Żeby po prostu te traki, wszystko zamknąć w jedną. Dobra, dobra, dobra. Okay. Czyli normalnie docisnąć to. Tak, tak. Żeby to gładkie robić. Tak, tak, bo to właśnie chodzi, żeby było gładkie. Żeby w każdym miejscu tego nie było. Ale się nie męczą. Właśnie ja dlatego wiele osób klei taśmę tak, tutaj, na grubość taśmy sample. Ja dlatego nie chcę, bo od razu się uczysz sam robić na tym samplu, jak w szerancie mam robić. Aha. Bo wiesz, niektórzy tak przyciskają, że ścierają na przykład. Aha. Albo nie docierają. A ja wiem, to może tak masz ten sample w ten sposób, to już się uczysz od razu też docierać. Dobra, i jak teraz masz na przykład... Nie wiem, tutaj jeszcze można lepiej... I jeszcze musimy tutaj trochę. Nie, dobrze. Bo tutaj już jest... Jak już tam ogóle nie macie, bo będziemy jeszcze to zaraz te przygładać. Dobra, nie kładziesz też tak. Kładziesz po całości, starasz się... Mury. Tak, starasz się... Ale na płasko kładziesz teraz, tak? Tak. Widzisz, tak robisz. I nie przejmuj się po prostu wzorem. Najlepiej zrobić więcej. I później reszta się za, tak, ja cię zgubi w tym, tak, jak będziemy zagłoskiwać. Będziesz prasował później, proszę, spróbuj sobie. Staraj się mocno nie dociskać, żeby nie było też za głęboko, tak. I widzisz, nierównomiernie ci się robi. Niektórzy wykorzystują do tego japonki, te flaszki. Mhm. Niektórzy biorą packą i se packą tak lecą. Aha, i co, mamy po prostu tak, zrobić i ten... Tak. I jak na przykład masz tutaj jakiś, ściągasz ten materiał, to go zrzucasz z tej szpanelki. Dobra, i zostaw na razie. I teraz może następna osoba spróbować. U Rafała chyba... Ja dotkam ręką po prostu. Co, jest ok? Tak, po prostu jak jest trochę za mokre, to ten. Nie, nie, jest to Rafał, bardziej na sztorc. Tak. Na sztorc, trzymaj tylko... Na sztorc, tak? Tak. A tak rysuje. No właśnie o to chodzi, żebyśmy rysowali, żeby tylko też nie za głębokie, żeby na razie były. I w miarę poziomu. My kiedyś takiego gościa byliśmy, musieliśmy mu laserem linię dawać, bo on tak robił. I tak zjeżdżał, wiesz, takie... I babka przychodzi i o co chodzi? Cała ściana na przykład w tą stronę. I mówi, czy to jeszcze poprawię, czy to już jest... Nie, nie? Dobrze jest, super, jest okay, i tak? Patrz, i nawet ty więcej zrobiłeś i to nie jest problem. Czasami lepiej zrobić więcej, bo ty se sam już później to jeszcze przygładzisz za chwilę. Dobra. To możesz dać Piotrowi, albo też możesz. Cały dzień w pracy. Jadron powie, pojechałeś na kurs. Nic nie ma za darmo, słuchajcie. Chcecie się czegoś nauczyć, to trzeba się namachać tutaj. Popatrzeć, jak to działa. Że teraz robię formę. Głaskam to. Weźmiemy jeszcze, założymy kolor i zobaczysz, o co chodzi. Wygląda to inaczej. To bardziej jeszcze podkreślę. To jeszcze głębsze zrobił sobie Przemek. Mam nadzieję, że uda się wszystko z kolor łoszy, bo... Nie, chyba podobnie to wygląda. No widzisz, każdy ma swoją technikę. No, ja myślę, że... Ty nawet możesz trochę tablą naciskać, bo widzisz, że wyciskasz ten kamień. Jestem super. Tak, chwilę możesz poczekać. Tak. Jest moc. Danielu. Kolega? No kolega, przerwał, się gdzieś dziwiłem, że przyszedł. No. Trzeba się najpierw rozejrzeć, bo zaczęliśmy już, zaraz wszedł klient, wiecie, trochę busy jest tutaj.
Więc no, jesteśmy w ciągu tygodnia, który jest otwarty, pracujący i ludzie normalnie żyją, funkcjonują. Chociaż dostali ostrzeżenie, że będzie szkolenie. Także Danielu, podejdź tutaj bliżej. Może zaczniemy od tego. Przedstaw się naszym widzom. Moje imię to Daniel. Zajmuję się Polish Plasterem od 18 roku życia praktycznie. I to jest jedyna rzecz, którą robię. Moje hobby i całe moje życie. Dobrze, Danielu, powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda? Moja przygoda, no to może być trochę śmieszne. Po prostu szukałem pracy, bo już miałem 18 lat. Trzeba było pójść samemu do pracy. No i wziąłem starą gazetę Gratkę z dziennikami. Już nie pamiętam. Taka gazeta. I była przez tydzień wcześniej przeterminowana jakby. I zobaczyłem ogłoszenie i pisało tam, że poszukują pomocnika malarza. No i zadzwoniłem pod numer. Tam do sklepu się okazało, że ten Arek też miał ten sklep. Mhm. Ale mówi, że już ma ten pracownik, żebym zadzwonił do szefa, tam jest poniżej numer. Ja zadzwoniłem, ten szef powiedział, przyjdź, pogadamy, ja przychodzę, patrzę na te wszystkie stiuki, mówię, co to jest? Czyli co, od razu przygoda zaczęła się od tego typu produktów? Tak, no że on szukał pomocnika malarza, a aha, ja po prostu poszedłem, powiedziałem, że chcę iść na pomocnika malarza, bo wujasowi pomagałem malować klatki. Aha. I to jest w ogóle śmieszne, że ja poszedłem, porozmawiałem z nim, on powiedział, że zaczyna tam za 3 tygodnie projekt. Jak chcesz, no to wtedy przyjść tam, to ja zadzwonię do ciebie, no i co ja sobie pomyślałem? A, dobra, a, pewnie tak. No i po tygodniu niecałym zadzwonił, żebym przyszedł do niego. No i później z perspektywy czasu, jak rozmawialiśmy, czemu mnie przyjął, to tylko dlatego, że jako jedyny z całego ogłoszenia zadzwoniłem, że chcę iść na pomocnika malarza. A wszyscy mówili, że są majstrami. W ogóle tak przerwę ci teraz. Pomocnik malarza to coś takiego praktycznie nie istnieje tutaj w naszej dziedzinie teraz, nie? Bo nawet ostatnio poruszaliśmy taki temat, co miałby taki pomocnik robić z drugiej strony. Dokładnie. Nie? A jakby tutaj nie istnieje taka no formalna... No ogólnie jest, że tu jest labor od wszystkiego. No tu jest labor od wszystkiego, dokładnie. Nie ma czegoś takiego pomocnika malarza. No moja pierwsza przygoda zaczynała, że ja nie zaczynałem od razu dekoracji. Na przykład tylko filowałem i tylko sandowałem i to trwało nawet... Czyli co, jak zacząłeś pracę, to nie od razu wszedłeś w te tynki? Nie, bo Arek po prostu on... robił specjalistów z tych ludzi, więc jak on widział potencjał w kimś, to on szkolił to długo. Bardzo dobrze. Ja musiałem przez rok sandować to, co nakładałem, musiałem sam szlifować. Tak, żebyś wiedział, ile to się pracy teraz kosztuje, żeby to było. Później było, że następny rok tylko używaliśmy na przykład, tylko mogłem primerować, malować i przygotowywać pierwsze koty. Powiedz mi, kiedy tak mniej więcej zaczęła się przygoda już z tym plasem? Powiem szczerze, że tak najbardziej tutaj w Anglii, jak tutaj, tak. Po prostu ktoś kiedyś usłyszał o mnie i to też jest śmieszne, że w Anglii... I tutaj jest duża historia, ponieważ Daniel pracował dla bardzo poważnych i rozpoznawanych firm, więc możesz teraz otworzyć skrzydła i powiedzieć jak najwięcej... Tylko jesteś w stanie oczywiście. Mogę jak najwięcej, nie wiem czy mogę powiedzieć. Czy możesz wszystko powiedzieć, ale to ograniczam. Tak, nie, znaczy czy nie chciałbym mówić o nazwach tych firm. Nie, to nie, bo to są dosyć potężne firmy i oni mogą po prostu sobie nie życzyć. Bo raz wstawiłem zdjęcie z mojej pracy. Jeżeli prywatnie spotkacie się z Danielem albo umówicie się na spotkanie w sklepie lub na taki kurs, który nam Daniel tutaj organizuje, na pewno wam opowie dużo więcej. Dokładnie, wtedy będę mówił i mówił. Tak, oczywiście. Zresztą ciężko było cokolwiek nagrać, bo cały czas Daniel gada. Ogólnie właśnie chodziło o to, że tutaj tak najbardziej spotkałem, bo w Polsce jednak te dekoracje były w taki sposób, że jest kilka dekoracji, kładą bardzo dobry poziom. Uważam i cieszę się, że w Polsce zostałem tego nauczony. Jak tutaj przyjechałem, no niestety zderzyłem się z rzeczywistością. No ale myślę, że chyba każdy, wiesz, ja też zresztą nie ukrywam, każdy wie, prowadzę firmę budowlaną, więc nawet gdybym chciał czasami zrobić coś dobrze, nie jestem w stanie, bo klient tego może nie zrozumieć albo nie zapłacić mi po prostu za tą pracę. Dokładnie, ale Londyn otworzył mi taką możliwość, że byłem w stanie pracować dla takich firm, gdzie wysyłali mnie do różnych krajów, do różnych państw i mogłem spotkać różnorodnych ludzi. No wiemy, Londyn to wszyscy tutaj przyjeżdżają, artyści. Dzięki temu też mogłem poszerzyć swoje techniki. No i teraz ogólnie jestem na takim poziomie, że no sam sobie już wymyślam. Czyli zdecydowałeś, że już jest ten moment twojej kariery do tego, aby zacząć coś samemu, żeby już ogólnie przestać pracować. Chodzi o to, że nie podobała mi się do końca jakość w tych firmach i że to było produktywnie i po jakimś czasie pracując w tej firmie po prostu się nie rozwijałem. No tak. Cały czas stałem w jednym tym miejscu i to mi się nie podobało.
Miałem dobrze płatną pracę, mogłem żyć jak pączek w maśle, ale niestety brakowało mi tego rozwijania mojej pasji. No i też jak zaznaczyłeś wielokrotnie, zależało ci jednak na tej jakości twojej tak, pracy. Tak, dokładnie. Bo mówiłeś wielokrotnie, że nie zmuszali, ale nie wymagali od ciebie już. Po prostu tutaj Anglicy mają taki typ pracy, że oni nie rozumieją, że na przykład coś trzeba zrobić w późniejszej kolejności, jest to lepsze. Nie, dla nich masz teraz to zrobić, nieważne, że nie ma podłogi. Czyli liczy się usługa i pieniądze, które tak, i później my wracaliśmy i to poprawialiśmy, a w większości naszych dekoracji poprawki są widoczne. No tak, i z tego co już widzieliśmy dzisiaj, tak. Tak, i to nie jest satysfakcjonujące, wiedząc, że robisz coś źle już od początku. Wtedy też ci się odechciewa tego, czego zrobienia. Rozumiem, naprawdę cię bardzo rozumiem. Dlatego po prostu też to stwierdziłem, że chcę robić na siebie, chociaż to też była droga długa. Ale nie żałuję na pewno i nadal. Powiem ci, że sam sklep już bardzo przyciąga uwagę. Tak. Jak wchodzi się tutaj do tego miejsca, to jestem. Ja zaznaczyłem to wielokrotnie. Ja byłem rozkojarzony tymi kolorami, tymi technikami, tymi motywami, które są tutaj dookoła. Że tak naprawdę też powiedziałem, że warto by było usiąść, trochę uspokoić duszę i oczy i na spokojnie sobie popatrzeć. No, nie? Mogę też obiecać, że będzie tego więcej. To jest masakra. Ale staram się układać to w taki sposób. No też trzeba tu zaznaczyć, że sklep nie jest tylko moją zasługą. Słuchaj, tu nie jest tylko sklep. To przejście dla personelu, toaleta, później gdzieś tam zaplecze. Wszystko jest wykonane w tych wszystkich dekoracjach. Dokładnie. Tutaj ogólnie jest cała koncepcja tego. To ma być showroom, to też jest office, bo połączyliśmy dwie firmy. I dzięki temu miałem możliwość otwarcia tego sklepu, bo to był wcześniej office firmy, nadal jest, w Barsud. Poznałem Pawła, który dużo mi pomógł. Pozdrawiamy z tej strony Pawła od razu. Szkoda, że go nie ma dzisiaj i to jest też jego duża zasługa, że po prostu zaufał mi i wszedł razem ze mną w ten biznes. Super. Ja się dzielę wiedzą, Paweł też kontaktami. Połączyliśmy też, to była dobra koncepcja, taką jaką ja zawsze chciałem. Żeby po prostu mieć usługę, że po kimś robić, ktoś rozumie moją pracę, szykuje pod nas, a Paweł ma właśnie firmę budowlaną. On wchodzi, szykuje wszystko i my jak wchodzimy później, również z jego ludźmi, to wszystko jest idealnie robione. My nie tracimy czasu na to, że musimy po kimś poprawiać, po kimś sprawdzać, czy jest to dobrze robione. My już mamy tak jakby swoje zaufanie i tą jakość wybudowaną. I to daje nam też duży plus. I łatwiej też wejść na rynek, bo już masz ten kontakt, on ma kontakt, dokładnie. Jesteś jego kontaktem i to dokładnie. Automatycznie się tak. I tak jakbyśmy scalili dwie firmy. Jest Barswood, która wykonuje wszystkie budowlane usługi. Czy polecamy z tego miejsca również firmy, bo z tego co słyszę od Daniela, to nie jest firma byle jaka, naprawdę zależy im na bardzo mocnej i dobrej jakości wykonanych usług. Tak, i to niezależnie od projektu, nawet duże projekty są tworzone tutaj. Tu jest Color of Destiny, to jest sklep, który wykonuje i ma malarskie rzeczy, sprzedaż plus wykonanie naszych tynków i szkoleń. Więc po prostu połączyliśmy jakby dwie firmy w jedną, co to też daje dużą możliwość. Powiedz, od kiedy jest ten sklep otwarty? Sklep jest otwarty od grudnia, chociaż budowaliśmy go dość długo. Z różnych przyczyn, każdy też miał swoje biznesy, no trochę lepiej, trochę gorzej. Też ciągle jakaś koncepcja się zmieniała. Więc sklep działa od grudnia, ale można powiedzieć, że no od stycznia już tak staramy się pewną... Czy jesteś w stanie tak mniej więcej określić, ile masz tych propozycji lub możliwości, które możesz dostarczyć takiemu potencjalnemu klientowi? Tysiąc. Jesteśmy w stanie zrobić... Ogólnie tutaj mamy standardowych dekoracji, no to jest mnóstwo, ze 100 może. No i kombinacji oczywiście. Tak, kombinacji, bo jeszcze kombinujemy z kolorami, plus łączymy dekoracje, plus możemy wymyślić co chcemy, ale robimy również projekty indywidualne. Tak, jesteś doświadczonym człowiekiem, wykonywałeś te usługi przez wiele, wiele lat. Poznałeś produkty, znasz ich właściwości, znasz możliwości mieszania właśnie, o których teraz wspomnieliśmy, czyli tych alternatywach. Do tego wszystkiego dalej prowadzisz te usługi, czyli nie tylko jesteś w stanie dostarczyć ten produkt, bo masz go w sprzedaży, to jeszcze jesteście w stanie zaoferować tą usługę i wykonanie tej pracy. Dokładnie, tak? Plus jesteśmy też zawsze w stanie pomóc każdemu. Plus czyli taki kompleksowy support. Dokładnie. Zależy mi na tym, żeby każdy mógł to zrobić, każdy poczuł, bo dekoracje są w różnych poziomach trudności i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy musi umieć wszystkie te dekoracje robić. I to jest super, słuchajcie. Tak, i dlatego ja chciałbym, bo wiele firm po prostu uważa, że tylko specjaliści to mogą robić. Ja uważam, że każdy jest w stanie to zrobić.
No i... Nie do końca, wydaje no, mi się. Potrzebne jest na pewno trochę doświadczenia. Ja myślę, że i bez praktyka. Twojej wiedzy, Daniel, no nie, tak. Nie bądź taki skromny, nie? Bo wiesz, ty pracujesz w tym tyle lat i dla ciebie to jest takie... No tak, wydaje ci się, że... Ale nie, uwierz mi, ludzie nie łykają wiedzy tak szybko. Też, może nie? Też jest racja. I nie może się też tak odbyć, że jednak to, że oferujesz ten support taki prawie, że 24 godziny na dobę, tak. To jest nieprawdopodobna pomoc dla ludzi, nie? Tak, że nawet jest... jeżeli ktoś się zdecyduje wykonać to samemu i nie będzie mu to szło, to nie zostawiasz go samego. Nie, jesteśmy w stanie nawet przyjechać na to miejsce i wykonać z nim ścianę, super. Dwie ściany, po prostu, żeby z nami to robił. Przy czym to nie jest, że ja robię to za niego, tylko cały czas jestem tak jakby za jego plecami, czyli że kontrolujesz on to musi to zrobić, ale jeśli widzę, że coś trzeba już podciągnąć, no to wtedy już mu tak jakby... Był jego pomocnikiem. Jeżeli byś był w stanie tak określić, na przykład, gdzie jest A, gdzie jest Z w tym całym alfabecie twoich usług albo produktów, które jesteś w stanie dostarczyć, to zacznijmy może od tego basic, takiej podstawy, czyli co, taka farba na przykład układana tak, no to pędrem, myślę, czy... że ogólnie takie podstawowe dekoracje to są wszystkie typu malarskie. Malarskie. Czyli po prostu no, najłatwiejsze, czyli zakładamy wałkiem, packą plus pędzlami. Mhm. Jedyny problem to trzeba wytłumaczyć, jak przygotować i ścianę. I wyczuć czas. I... Tak, wyczuć czas. No te dekoracje też dosyć można po prostu łączyć. Nawet jak przyschnie, czy coś naprawić, czy gdzieś dojść. One czy... są łatwe w obróbce. Tak, czy w pewnym momencie przerwać. A jeżeli chodzi o najtrudniejsze, na przykład wykonanie... O Boże, no to wtedy... Taki high spec na przykład, nie? To... Czyli pro skills. No to znaczy, powiem szczerze, że ja jeszcze tych pro też się uczę nadal. Ale pokazywałeś nam te takie z ultrafioletem, to tak. Już jest ten moment taki? Tak, to jest ten moment, ale to już jest po dorzucę prostu... Dorzucę wam zdjęcie, o tak, co chodzi. Chodzi o to, że po prostu też, no to musi już każdy czuć w sobie, mieć dużo artysty trochę, żeby wiedzieć, że czyli to wygląda... Czyli nie każdy jest w stanie zrobić to? No te pro, żeby naturalnie to wyglądało, a nie maszynowo. Czyli moja rada jest taka, jeżeli chcecie zrobić coś, to najpierw upewnijcie się tutaj z Danielem, jak to zrobić, a jeżeli nie stwierdzilibyście, że nie jesteście w stanie tego zrobić, to poproście Daniela, aby to dla was wykonał. Pewnie, to nie ma dla nas żadnego problemu, ale jesteśmy w stanie nauczyć super dekoracji w miarę wyglądających artystycznie w dość łatwy sposób. Czyli wracając do meritum, jaki jest najtrudniejszy? Najtrudniejsze myślę, że są wszystkie takie jak metal finy lub takie... Mamy tutaj taki sample. Tak, są tutaj przykład... nawet stoją dwa, nie? Tak, chyba tutaj tak? Stoją, to pokażemy. Możemy... Możemy któryś pokazać? Tak, każdy możemy pokazywać. Czyli możesz powiedzieć kilka słów odnośnie tego... No to ogólnie jest produktu. Płynny metal. Ja wezmę kamerę w rękę. Niektóre, na przykład tą dekorację jesteśmy w stanie łatwo nałożyć, ale jest już gorzej w obróbce. Każdy musi zrozumieć czas schnięcia, czym to zrobić, jakim papierem. Czyli co, to nie jest tylko nakładane, to jest później szlifowane. Tak, musimy szlifować, żeby uzyskać ten połysk metalowy. Mhm. Ale no to liquid metale chodziło mi o trudność, jeśli byśmy chcieli aplikować, bo to się dobrze aplikuje na drzwiach, na różnego typu takich specjalnych... Czyli nie ma ogólnie limitu chyba z nie tego ma. Wynika, możemy tak? Robić panele, my będziemy mieli w swojej ofercie również doniczki. Po prostu jest tyle tego do zrobienia, że teraz po prostu zaczynamy robić wszystko. I też wspominałeś, że te produkty niekoniecznie, nie tylko nadają się do wewnątrz. Nie, jest dużo mamy większość, które można nawet bym mógł określić, że 70 naszych produktów jesteśmy w stanie nawet robić na elewacjach, tylko wiadomo, przy przygotowaniu odpowiednim plus przy dobrej protekcji tego. Czyli my doradzamy, jaki produkt macie użyć na koniec, na przykład na zewnątrz, jak macie to przygotować lub sami możemy przygotować używając Pawła firmy. Mhm. I wtedy też to się nadaje normalnie jak na zewnątrz. Możemy normalnie robić takie domy, że ludzie jak będą... Słuchajcie, to jest naprawdę ogromne pole dla waszej wyobraźni. Jeżeli jesteście w stanie to zrobić, to tak jak mówię, sami możecie nawet wykonać pewne usługi. Ja bym proponował i tak skorzystanie z profesjonalisty. No uważam, nie? Że... Bo myślę, tak. Że nawet taki kurs, który jesteście w stanie zrobić tu dzięki też Danielowi, bo trzeba też przypomnieć, że Daniel organizuje kursy. To są kursy dwudniowe. Tak, dwudniowe jest ogólnie 14 dekoracji. Ogólnie przeważnie kursy prowadzimy we dwójkę, ale niestety Pawła też nie ma z powodu osobistych. Zawsze jest nas dwóch, więc poświęcamy po prostu uwagę każdemu i staramy się, żeby to było maksymalnie 3-4 osoby. Kursów jest, dekoracji jest 14, ale 15 to jest
wytłumaczenie i pokazanie, jak przygotować ściany, by nie pękały. To jest najważniejsze. Tak, czyli o tym, co mówiłeś, przygotowanie płyt, łączeń płyt, zagruntowanie, ewentualna siatka, o której wspominałem. Tak, dokładnie. To jest długa historia. Tego wszystkiego nie dowiecie się dzisiaj z odcinka, bo to by było niemożliwe, żeby wam wszystko opowiedzieć. Więc koniecznie musicie tu odwiedzić te miejsce i koniecznie musicie ewentualnie umówić się na kurs z Danielem. Dokładnie, bo jeszcze muszę zaznaczyć, że dekoracja to nie wszystko. Najważniejsze jest przygotowanie. Tak, ale to chyba w większości prac ogólnie. Tak, dokładnie. Ja też często ludzie pomijają o tym aspekcie właśnie i dlatego... A później jest babol za babolem i tak dalej. Te dekoracje są ogólnie bardzo wytrzymałe. My jak pracujemy, dajemy gwarancję od 3 do 5 lat i się nie obawiamy, jeśli my przygotowujemy czyli wszystko. Czyli tak w skrócie dekoracje, czyli malarskie. Tak, wszystkie malarskie. Jakieś stiuki... czyli polerowane plastry, trawertyny, mikrocementy, tadelaki, glinki naturalne, metal, metal polerowany, reziny epoksy, co jeszcze? Czyli taki człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dekoracje. Tak, dokładnie. Wszystkie tynki artystyczne, dekoracyjne, które możemy położyć na ścianach, podłogach, sufitach, w łazienkach, na blatach, na drzwiach. No wszędzie praktycznie. Słuchajcie, koniecznie. Musicie zapoznać się z gamą produktów, które Daniel jest w stanie nam tutaj pokazać i zrobić. Bo film filmem, ale dopóki nie staniecie tutaj na żywo sami sobą, to nie będziecie w stanie sobie nawet do końca tego wyobrazić, co tu się dzieje na tych ścianach. Także polecam, zapraszam. Daniel, ja ci bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Jeszcze mam kurs do skończenia, więc wyrwałem cię trochę z kontekstu, bo chłopacy czekają. Także my bierzemy się dalej za pracę. Wam życzę miłego oglądania i koniecznie, koniecznie odwiedźcie ten sklep. Dziękuję bardzo, również. Cześć, cześć. Tak się zrobi. No, super, poczekamy się. Tam na dole po prostu. Super, co? To jest efekt beton. Jojo. Niektórych ludzi można było nazwać beton. Czekaj. Jest pięknie, słuchajcie. Będziemy gwiazdami tego osiedla. W ogóle robimy furorę, bo co chwila ktoś przechodzi i patrzy w okno, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Nawet taka pani zabłądziła przed chwilą, ale już chyba zapomniała w ogóle, gdzie wchodzi. Szukała jakiegoś guzika? Co ona szukała? Coś do planety. Ale w ogóle, że ona weszła, zobaczyła te pomieszczenia i głowę chyba urwało, nie? Ona bardziej zainteresowana była, co my tu robimy. Także proszę pani, my tu robimy bardzo piękne rzeczy. Co robisz? No tak trzeba robić. Dziękuję. Robię dobrą robotę. Chciałbym powiedzieć, że najlepszym tutaj dekoratorem do tej pory jestem ja. No nie trzeba tego mocno, ale... Dzieli się to minę. Nie wiem, czy zabije jeszcze ludzie będą. A co za czaskę. Czyli w miejscu, bo jak na przykład robisz kwadrat, zostawisz. To już jest etap 3 czy 4 w tym momencie, bo już czwarty. Trzeci. Czwarty, bo żeśmy to głaskali. Tak, szlifowanie, nie wiem, czy można to za etap wziąć. No dobra. Ale to też jest moment, który trzeba poświęcić, nie? Żeby zgubić te wszystkie takie... No trochę ten kamień... Teraz mamy jakiś środek impregnujący, mówisz, tak? Tak, można powiedzieć, to jakby nazwać to gruntem, ale to potrzebne jest, no to pachnie tak lekko, wiesz, jak grunt. Tak, bo to chodzi o to, żebyśmy... To jest nawet rozrobione, jeden do jednego z wodą. Rozumiem. Czy już taki gotowy jest? Nie, my to rozrobiliśmy. Aha. To jest tego pojemnik, tak? Czy używasz? Tak, po prostu robiliśmy, żeby nie marnować czasu. Rozumiem, super. I co to teraz stworzy z tego? Suction zmienia. Teraz jak będziemy nakładać, jak to wyschnie kolor i byśmy pominęli chociaż... Czyli to jeszcze nie koniec. Tak, jakbyśmy pominęli chociaż jeden kawałek i tu byś nałożył kolor, to tutaj by za szybko wpiło już do było trzeba czarny. To trochę pomalować na bogato. Jak ktoś pewnie umie malować, to może na raz. Jeśli ktoś uważa, że byłby w stanie pominąć jakiś kawałek, lepiej pomaluj sobie dwa razy. Rozumiem. No i tak, i wtedy będzie pewne, że na pewno tak, wszystkie miejsca są pomalowane. Ale to się zaraz wszystko okaże. Tak. No ja jeszcze nie malowałem, tu widać różnicę, to jest wszystko matowe. Piotrek jeszcze maluje. Damiano, o. Możesz na chwilę... Ale to jest takie, nie? Taką konsystencję ma właśnie tego... No to spoko. Pięknie będzie. I to wszystko zabierzemy do domu.
blisko podobne do stiuka. Tak, to jest, nie? Grubsze ziarno wapienne. Stiuk to jest jakby najmniejsze ziarno wapna. Rozumiem. A to jest jakby większe. Czyli tak, zostały powłoki przygotowane, czyli to samo, czyli najpierw grunt. Tu był pierwszy kołd zrobiony przez ciebie? Nie, tu było, bo po prostu potrzebowaliśmy sampli, bo nam zabrakło. Ale ogólnie wystarczy tak, zrobić primer, jeden ten kołd, poczekać, jak wyschnie 70%, 3/4 i kolejny kołd. Rozumiem. I głaskamy to za jakiś czas, ogólnie tak? Robicie to praktycznie na wycie. Nie róbcie tego jak Przemek. Tak, nawet za dużo sobie na to. Dokuczam mu. Dobrze robić, dobrze robić. Ja bym trochę, albo można jeszcze mogę kawałek pokazać na swoim, proszę. Że na przykład może... Aha, ja tak bym to jeszcze mocniej. Nawet, bo wy sobie po prostu marnujecie czas, żeby zbierać te materiały. Tak, to po prostu ściupę, a czasami po prostu możecie nawet zrobić, że jak ściuka, że zostawić jakieś takie... Tak. Rozumiem, dobra. Ale ogólnie widzisz, też się nie przejmujcie, czasami jest w tym materiale takie większe ziarno, jakoś dziwnie przecedzone. Rozumiem. A on się też może zbierać podczas aplikacji, nie? Tak, ale też bierze trochę to, ale to nie jest problem ogólnie. Dobra, lecimy. To później na przykład nakłada kolejne warstwy i te rzuty widoczne są. To znaczy mówisz na tym, tak? Zabrać, tak? Jak chcesz mieć więcej widocznych żyłek, to po prostu nakładasz tą metodą w taki sposób, że ja ogólnie robię tak. Nakładam wszystko i wtedy... i później tylko sobie tak dotykam pasku. Aha. I tak sobie zostaje. A, i wtedy zostają te? Tak, tak, tak. I jak to wyschnie, to później lekko szlifujemy i już wtedy na wycisk kolejne kołdy kładziemy. Robimy tak, tutaj masz na przykład taki inny, to wiesz jak robisz, nakładasz wszystko na wycisk, tak jak masz, i później robisz coś takiego, że bierzesz tak, nakładasz tak, zostawiasz do odpowiedniego momentu i później dwa kółki w tą stronę. Aha. Tu masz tak samo stiuka, to robisz po prostu, nakładasz to, bierzesz tą wycieraczkę, robisz we wszystkie strony, w lewo, prawo. I po prostu później jak wyschnie, nakładasz stiuk nie tak jak wszyscy myślą w tą stronę, tylko w odwrotną, w tą tak po trance nakładasz. I też ci się nawyższa i robi ci coś się takiego. Świetnie. A to nakładasz inną facką, która jest wycięta. A myśleliśmy, że to jest gotowy format. Nie, to jest stiuk, tylko nakładasz taką facką, która jest wycięta w taki sposób. Już teraz wyjaśniła się sytuacja. I wtedy w tą stronę powiedzmy, tak tutaj tak, robisz tą. My myśleliśmy, stronę, że to jest format taki z tego styropianu, albo z tej płyty, co pokazywałeś, nie? I robisz raz, czekasz jak całkowicie wyschnie i wtedy stiuka nakładasz w tą stronę. Aha. Czyli lecisz w tą stronę, tylko też nie tak na wycisk, tylko musisz wyczuć moment. Delikatnie, tak. To już jest trochę wyższa szkoła jazdy. Łatwiej jest jak jest prosto, nie? Najpierw najlepiej nauczyć się prosto, żeby każdy wiedział jak zrobić materiał. Po prostu tak. Czyli to teraz na prosto robimy. Tak, na prosto. Możemy albo ten materiał wybrać. Widzisz, trochę sywka jest i już zaciąga od razu. Już słyszysz jak... Dlatego to musiało być też również przyszlifowane wcześniej. Tak. Odpylone, tak. Bo każdy kurz później zbiera się w jedną, nie? Dlatego w jedną grudę. Nie wiem, czy przez podłoże, czy tego, ale takie bardziej ślizgie jest. Tak, no bo to jest takie bardziej tak. To już jest przygotowane, to już jest pierwszy kołd stiuka zrobiony, tylko taka baza biała. Tak, baza, bo wtedy by przebijało te deska, a tak to przynajmniej nie przebija deska. No tak, super. Let's go. Aha. I dlatego pigment wszystko musisz tak zrobić. Dobra, żeby ja spróbowałem zrobić dwukolorowe. Stiukiem robiłem i także przed momentem to zrobiłem taką imitację jakby kamienia. Wziąłem sobie stiukę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Tak, znaczy jak wyschnie, to ja zawsze robię po prostu ten kolor, nakładam tylko tu, gdzie ty po prostu te dziurki gdzie masz te. Tak, bo to tak wygląda, wiesz. I nie ma się co bać po prostu, bo to nie wyschnie na momencie, nie? Nie, nie, właśnie po to impregnowaliśmy, bo jakbyś tego nie... Zaimpregnował, to wsiąknie. Tak, i przecierasz szmatką, tak? Tak, i przecierasz po prostu na razie szmatką i zobaczysz, jak to będzie wysychało. I tak kilka razy trzeba poprawić, tak? No, powiem ci, jak to wyschnie, to nie będziesz, zobacz tu, jak już wysycha, to już wychodzi brązowe. Uczy mnie już Piotrek, jak to robić, słuchaj. I teraz tak jak mówi, jak mocniej tego, to bardziej wyciągniesz. A jak słabiej, to więcej zostaje tej farby. To już zależy od ciebie. Także... ogólnie możesz raz przy raz, tak? Ile chcesz, gdzie chcesz, możesz ten. I to masz cały daj mi szmatkę. Kolorów, co możesz tak zrobić. Proszę. Tak,
Tak, a jak robisz dużą ścianę, to nie bój się, po prostu zrób tyle, jest taki euromal się nazywa, czyli taka mała gąbka na papce z takim małym woskiem. I tym się dobrze nakłada, a jak nie, no to wiesz, jeden szczotą wyjdzie, a drugi szmatą, tylko później szmaty musisz wymienić, bo one są całe mokre, nie? Jestem bardzo zadowolony z własnego efektu. To jest, co mamy, pięknie to wygląda. To teraz to robimy. Dzięki, Piotrek. Proszę bardzo. Nie wiem, teraz to będzie już trzeci koł, tak? Drugi. To pokaż. Nie, pierwszy wy zrobiliście. Tak, pierwszy primer. No, i to jest nasz drugi, trzeci kołd teraz. Tak, trzeci kołd w sumie. Tak. I to ma... Na wprost nakładać? Nie, i teraz ci pokażę co. Dobra, może tak zrobić, najbardziej lepiej. Tak, to będziesz po prostu miał jakby wzór. Ale może... Tu mamy ten efekt, gładki. Nie, nie wiem czy widać to bardzo, ale jest to super gładkie ogólnie. I my coś takiego będziemy chcieli osiągnąć. Aha. Czyli raz tak, raz tak. Tak, raz tak możesz, tylko po co. A i teraz ten pattern powstanie, tak? Tak, później będzie przychodził, jak będziesz przykładał. A tak jak robi Przemek, tak, czyli się dostanę, to po prostu na gładko bierzesz. I patrz, mogę na chwilkę? Bierzesz, zbierasz, zawsze staraj się zbierać ten nadmiar. I już przykładasz po prostu raz, zobacz ile masz nadmiaru. Tylko staraj się tym dociskać. Tak, tak. I tak jak Piotrek robi, to będzie z tym patternem, a tu będzie na gładko. Tak. To dobra. Będzie na płatko, że po prostu trzeba tak jakby wcisnąć kamień w kamień. Super. Jak widzisz, to już tak. Czyli tutaj ci pojawią kolory później trochę, tak. Proszę. No to teraz czas na mnie. Tak, no właśnie o to chodzi. Myślę, że mi się to bardziej podoba. Bo jak chcesz, to można na przykład nałożyć... Ja ewentualnie to złotko bym jeszcze w przyszłości myślał, że można to dodać sobie tutaj czy tutaj. Albo możesz zaimpregnować, tylko nie? Mogę próbę zrobić? Tak. Bo ogólnie to nie jest koniec historii, słuchajcie, nie? Bo teraz na przykład bez impregnatu... W każdym momencie praktycznie tej dekoracji możecie coś dodać. Zanim skończycie kryjąc ją, nie wiem, tynkiem... tynkiem strukturalnym, chciałem powiedzieć. Nie, ja ci powiem, że... Lakierem na przykład, nie? Także możecie jeszcze tam urozmaicić, albo dodać kolor, albo dodać jakieś pazłotko i tak dalej, i tak dalej. Także jest jeszcze masę możliwości. Tak jak Daniel cały czas powtarza, to wszystko zależy od waszej wyobraźni i fantazji co do tego produktu. Także my nawet mamy tutaj trzy płyty, a każda płyta wygląda inaczej, wyobraźcie sobie, nie? Zobacz. Także... Widzicie, następna piękna płyta. Czekaj, bo tu cień tak jest jakby. I tu o, i tu jest następna, zobaczcie jaki szał. Także jak zaciągniecie, tak będziecie mieli, ale każda płyta będzie miała coś bardzo ciekawego. Proszę, to musisz zaimpregnować po prostu, żeby ten... Trochę tych sampli jest, ale no chcę się z wami podzielić wszystkimi, abyście mieli trochę więcej poglądu na ten temat, co my tu robimy cały dzień, więc... My też jesteśmy profesjonalistami. Pacę w ręku to się prawie od dziecka trzyma, wiecie o co chodzi. Jest piękny. Jest piękny. No. To bardzo łatwo się nabłyszcza. Zobaczcie, zamiast jednego koloru zaryzykowałem pierwszy kołd, zrobiłem w dwóch kolorach, drugi też w dwóch kolorach. I robi się efekt wow, słuchajcie. To jeszcze nie koniec, bo... Coś jeszcze zrobiłem. No, że pójdzie jeszcze na to teraz przezroczysty. I wyrównam całą powierzchnię, nabłyszczę ją, żeby... Dobra, słuchajcie, jestem tu jeszcze, jest prawie siódma, ten człowiek chce nas zajechać. To jest mniej więcej taka sytuacja, że on się tu pojawia, zbiega na dół, przychodzi i mówi, cześć chłopacy, mam nowy pomysł. Jest to bardzo podejrzany, chciałbym zauważyć. Nie, on ma za dużo energii. Ja myślałem, że ja jestem bardzo energetyczną osobą, później poznałem Przemka, a później jeszcze kilku innych, się okazuje, że on nas przebija. Także wszystkich razem. Więc jesteśmy przy prawie ostatnim samplu. To już jest wygłaskane. Wszystkie inne będą na TikToku i na kanale oczywiście, bo tu one na końcu będą nagrane. One tam stoją i czekają. Zobacz, jaki zmęczony. Ja już zamówiłem sobie materiał na stiuka, bo mam super pomysł na living room i na pewno go zrobię. Mój stiuk jest tu. Mało, bo jest skończony ze sample, to wam od razu pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest po prostu kosmos, nie? Rafał, mało tej puszki było. Tak? Ja wziąłem biały i złoty, także jestem bardzo ciekawy tego efektu. Poza tym wszystkie moje sample stoją tu, za chwilę wam je pokażę. Kolega nam pomoże je opisać jeszcze raz, bo ja już też zgubiłem rachubę, która nazwa jest którą. Jeżeli jesteście, myślicie, że jesteśmy w stanie zapamiętać, jaki jest dokładnie proces,
to ja będę musiał oglądać ten film albo jego filmy, które nam wyślę poglądowe jeszcze raz i jeszcze raz, jeżeli będę chciał się za to zabrać, bo inaczej nie wyobrażam sobie, że to zrobię. Na pewno nie powinno być grubego problemu, żeby to zrobić chociaż do takiej jakości, którą ja zaakceptuję, ale bez dodatkowej wiedzy i przypomnienia tej wiedzy to raczej... Ja nie pamiętam. Nie jest to możliwe, słuchajcie. Także to trzeba powielać, cały czas praktykować, przypominać i tak dalej. Także koniecznie musicie zasubskrybować ten kanał. Let's go. Słuchajcie, trzeba to zakończyć jakoś tak super, więc czekamy na ostatnie twoje dwa słowa. No nic, zapraszam. Do domu. Dziękuję, do widzenia. Nie, dobra, to jest czas dla ciebie, więc... Zapraszam was wszystkich i będziecie wiedzieć, o której godzinie wrócicie do domu, czyli także, późno. Słuchajcie, dzień bardzo produktywny, ja jestem podekscytowany tym, że mogłem się nauczyć wielu fajnych rzeczy, nowych rzeczy. Dziękuję ci jeszcze raz, Daniel. Dzięki za zaproszenie. Dzięki, naprawdę duże dzięki. I co? I zobaczymy się jutro, tak? Także do zobaczenia jeszcze raz. Ciao Bambino. Hej, cześć, cześć. Kilka słów na koniec tego wszystkiego. Powiem wam, że jest bardzo dużo informacji, których które będę musiał po prostu fizycznie powtórzyć, bo ten chłopak to jest jak encyklopedia odnośnie tych wszystkich rzeczy i nie będę tego ukrywał. Po prostu jemu się non stop buzia nie zamykała, bo na każdym elemencie tego całego pokazu on cały czas opowiadał, cały czas dołączał do tego jakąś anegdotę, historię związaną z tym produktem, pracą, bla, bla, bla. No, słuchajcie, masa rzeczy się musiała tu wydarzyć. Mamy z sobą sample, co w ogóle jest też super fajnie z jego strony. Zakupiłem towar u niego. Zakupiłem, słuchajcie, towar, gdzie będę robił stiłka biało-złotego na ścianie w living roomie, ale muszę przygotować sobie tam ścianę, bo mam plan na nią. Więc też wam o tym powiem. I co? Dzięki jeszcze raz, Daniel, naprawdę jesteś zajebistym facetem. Fajnie było sobie też prywatnie pogadać podczas lunchu. Pełen szacunek i życzę sobie i tobie jak najwięcej biznesów wspólnych lub oddzielnych, ale na pewno bogatej przyszłości. I poza tym wszystkim zaczynamy nową serię odcinków, słuchajcie, z ludźmi, którzy coś robią ciekawego i mają ochotę się tym podzielić tutaj, na wyspach. Także obserwujcie ten kanał po więcej. Pamiętajcie, dzwoneczek, subskrypcja, koment. Ciao! Dzięki jeszcze raz. Cześć, mam nadzieję, że się podobało. Hej. Słuchajcie, ja jest bardzo późno, jest godzina 11 z minutami. Tam wrzucam to wszystko, że słyszycie w tle, że przesłuchuję nagranie. To co zrobię teraz z tym odcinkiem, który właśnie oglądacie, to jest to, że skrócę wywiad Daniela do minimum. Resztę, pełen wywiad ukaże się w odcinku pełnym odnośnie całego tego spotkania, które się dzisiaj odbyło. Więc zapraszam was już niedługo, będę was update'ował, kiedy dokładnie się ten odcinek pojawi specjalny. I chciałbym wam też powiedzieć, że zaczynamy nową serię, tak jak wspomniałem, w samochodzie. Bo miałem taki plan, wspominałem o nim wiele tygodni temu, miesięcy, że będę starał się to robić i wiecie co, chyba przyszedł na to czas. Także jeżeli masz ochotę opowiedzieć swoją historię, napisz, zadzwoń. Skontaktuję się z tobą. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i wesołego Walentego. Love you.